że trzymaj. Pogoda się udała. Zaraz mi poflogujesz, Borys trzyma kamerę. Słuchajcie, Borys miał inne spodnie, może sen na dno i okazało się, że spadają mu tak totalnie, że no nie wierzę. Całe szczęście mieliśmy jeszcze jedne, które na tym chudzielcu się utrzymają, nie, Borysek? Awaryjne. Dobrze, no. Także idziemy sobie. Borys chce być kamerzystą. Tak? No zobacz. Ale słońce świeciło, naprawdę. No, no Borys kamerzystą w sup by uderzył. Zaraz uderzyłem się w sup. Tak? A tatę też pokaż, no. I siebie. Daj, ja cię nakręcę. Eleganciku. Idziesz do restauracji, tak? Do restauracji chyba będzie jak dwa osoby tylko. Do kościółka. 20 parę. Tomasz, trzymaj mi się, kręć sobie parę? Kościółki. Bo ja od razu o imprezie nawalam. Tak. No to będziesz, no. Dobrze, idziemy sobie spokojnie, tylko wiecie co? Tak jak ja mówię, ja nie chodzę w szpilkach, tu już jest piach. Ponieważ z tym palcem, tak jak już wszyscy na moim kanale wiedzą. I też, chciałam tego coś powiedzieć. I on się nie rusza, więc to jest takie, wiecie, dziwnie się chodzi na szpilkę, na obcasie. A mogę powiedzieć coś? Słucham. No to wszyscy, weź jakieś jedzenie, picie, bo tam jakieś jedzenie będzie takie smaczne, że może zgłodniać, no to uwaga. Ty nie zgłodniesz. Ciekawa jestem właśnie, czy ty coś w ogóle stamtąd zjesz? Nie. Spaniaczku mały. No dobra. To idziemy sobie. A Emil, miałeś zostawić kamerkę. Tak, no to zostawiam. Tak, no, bo nie będziemy przecież... To teraz chodź, Borys, będziemy vlogować. Z kamerą. Emil, wyłączysz na chwilę? Tak, wyłącz, teraz ten. O. Borys będzie vlogować. Opa, Iggy! No już ten... się mówi. Okej, okay, wszyscy, no to ja będę vlogować, bo musieliśmy iść do mojego kuzyna, ale ja byłem jak nie, bo ja nie będę mieć opłatku, jak ja nie będę mieć opłatku. Jak no wiesz, że także ja nie chcę iść do kościoła, bo nie będę mieć opłatku i po drugie muszę czekać na dworzu i nudzić się, a tylko mój kuzyn musiał mieć tylko jeden opłatek i już idziemy do domu. To zmarnowanie czasu, no wiesz? Jest tak. No to widzimy was, jak przyjdziemy do restauracji. Pa! Hello! My już po imprezce najedzeni. Na full, o zobaczcie, musiałam przebrać. Wytańczyła. Wytańczyła w szpilkach już. Musiałam przebrać, bo przecież moje nogi nie wytrzymały, właśnie ta stopa jedna z kolei. No ale dobrze, dobrze, że miałam na zmianę. Także od razu wygodniej było. Oj, oj, a zaraz idziemy, słuchajcie, z psem. Odpoczniemy trochę, bo naprawdę jedzenia było mnóstwo. Dobre jedzenie. I śmigamy na następną imprezę. Z imprezy na imprezę. Trochę lepszą dla dorosłych, jak to się mówi. No i tak, komunia. Ja jestem chrzestnym. Także prezencik był. Dla mojego chrześniaka małego. Ojejka, teraz ja jest to mi chodzę. Ten nasz łobuz mały. O Jezu. O Jezu. No jest pani. No jest, pani jest! No jest! Maksiu! Maksiu! Maksiu!
No mówię, albo po prostu. No już dobrze. Jejkuś. No Marysiu, no jestem. Lecimy, lecimy. Ja już w stroju sportowym. Tak czuję się najlepiej. Tak, jedziemy jeszcze na działeczkę na chwilę, bo Emil musi zrobić tą elewację, tam smarować. Już zrobił dwa razy, jeszcze trzy mówi, że zrobi także. Trzeci raz, tak dla pewności. Co tam robisz? Przerost formy nad treścią. Co tam robisz? To czarne kładziesz? Co to jest? Biteksem, zaraz pokażesz. Jesteśmy, Emil to szybko zrobi, na tak na biegu, bo już do znajomych śmigamy, żeby długo nie musieli na nas czekać. Pokaż im to. Tak jak mówiłem. Ej. Tak jak mówiłem. Drzwi zawsze otwarte, od 7 dni. Lepiej nie mówić, bo jeszcze nam wejdą tutaj do domu. No, nie wejdą. Słuchajcie, ja tak nie chcę po tym chodzić, po tej podłogówce, dlatego ja się staram tak pomiędzy. Tam Emil nie sobie zaraz zrobi. Przygotuję. Masz już wszystko przygotowane? Ja już to robię. Aha. Jak kiedyś ktoś się mnie pytał, nie, mówiliście mi, Magda, od czasu do czasu można się pomalować, także dzisiaj był ten czas. Nie wiem, czy widzicie. Rzęsy, trochę brwi, bo koleżanka nie miała czasu, była tak zabiegana kosmetyczka. Tyle pracy miała, że no nie mogła przyjść. O, tutaj to Emil robi, niech robi. No i ja tylko sobie rzęsy zrobiłam, nic więcej. Usta błyszczykiem, teraz już nie mam oczywiście. Wcześniej miałam. A, i paznokcie pomalowałam. Na szybcika, dzisiaj przed wyjściem mówię, nie będę, no nie pójdę bez pomalowanych, no dobra, mówię sobie raz na jakiś czas. Kiedyś, słuchajcie, kiedyś malowałam paznokcie i dwoma kolorami i tak prawie codziennie, a teraz już jakoś od dłuższego czasu nie maluję. Był moment, że znowu malowałam, teraz znowu przestałam, ale wiem, że no jak już mam dłuższe, no to ładniej wyglądają. Wiecie co, kurczę, cały dzień ładna pogoda, słońce było do południa, a teraz zaczyna coś mi kropło. To nie ptak, to nie ptak, nie, bo nie... Biteks czarny, co? Nie, twój biteks też nie. Patrzcie, sobie zobaczcie tutaj, o, Emil trzeci raz już to robi. Nie no, kropi, zaczęło kropić. Teraz mi to mówisz, jak ja biteksem smaruję? No sorry. Tak to jest, już zrobiłeś? Dobra. No nie musisz mnie kręcić. Chciałam pokazać. Będą mówić, że ja w czystych ciuchach biteksem się bawię. No i zaraz wychodzimy. On musi to szybko zrobić i to tak naprawdę na biegu. A ja, słuchajcie, jestem podekscytowana. Już nie mogę się doczekać. Słuchajcie. No mojej kuchni. No mojej kuchni, tak? To jest moje miejsce. Ja już to widzę, bo ja już wiem, jak projekt wygląda, jakie te szafki będą. Słuchajcie, to, że tutaj będę miała lodówkę po tej stronie, z tyłu, a tutaj będzie zlew, to nie znaczy, że to jest bardzo dużo, bo tutaj, nie wiem, 13 metrów ma kuchnia, więc nie jest jakaś ogromna. Tutaj w bloku mam 10 metrów i nigdzie nie jest mi za daleko, także rozmiar kuchni jest idealny. Szkoda tylko, że słuchajcie, będzie problem tutaj. O, wam pokażę. Jest okno. I tutaj będzie zmywarka. I teraz zmywarka będzie się otwierać, wiadomo. Otwiera się na, nie wiem, na 70 czy na ile centymetrów tam liczyli. No to kurczę, zajmie mi tutaj tej ścianki, na której chciałam mieć no coś do siedzenia, tak? Kurczę, nie wiem, na pewno chciałam chociaż te dwa hokery sobie tutaj postawić i ewentualnie, jeśli się uda wszystko,
to przytwierdzić chociażby do ściany. No bo tu jest za mało miejsca, ale przytwierdzić taki taki stół w sumie, taki składany, wiecie, na dwa stelaże, czy tam nawet, no, no tak, dwa stelaże i żeby on się podnosił i chował. Nie wiem, czy to się uda, nieważne. My nie mamy bardzo daleko do salonu w razie co, bo też tak właśnie mówiliście, o, będziesz latała z kuchni do tego. Nie, słuchajcie, nie mamy daleko. A idąc teraz do salonu, ja tak naprawdę idę, bo nie chcę po tych rurkach chodzić. O, i tak sobie fajnie znajduję. Słuchajcie, salon, ja wiem, ja się zastanawiam cały czas, jak to będzie wyglądać z tymi koszami wiszącymi tutaj. O, widzicie u góry? Są haki, żeby je powiesić, przewiesić. Oczywiście wiem, takie to są ogrodowe. U nas będzie tutaj, u nas będzie taki wypoczynkowy kącik. Tutaj będzie stół też stał, tak jak już wcześniej mówiłam wam. Tam będzie do telewizji, żeby sobie pooglądać, sofa. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, żeby... Ja tak chciałam z Eminem, no ja mówię, najpierw chciałam na dole, żeby je postawić, żeby w razie czego móc je wynieść na zewnątrz, na ogród. Jednak ostatecznie zdecydowaliśmy, że będą wisiały i to będą kosze wiszące. Niech tak są. Ja już powiedziałam, jak się znudzą, Emil będzie musiał poucinać mi tutaj te haki, te przyczepy, zaczepy i wtedy po prostu no, wyniosę je na zewnątrz. Ale to będzie fajnie? Zobaczymy. Nie wiem, jak to się tutaj zaprezentuje w tym pokoju, ale my na to mamy, słuchajcie, na to mamy tyle miejsca, że możemy sobie chyba na to pozwolić. Także ja już pomalutku będę uciekać, bo naprawdę nie chcę tu chodzić. Jak wiecie, po majówce wchodzą nam ten posadzki, także przychodzi pan od posadzek, no i już będzie chwila, moment, wylana cała posadzka, cały dom już bez tych rurek, bez tego wszystkiego, już nic nie będę widziała. Wszystko będzie betonem zrobione, także tak to u nas wygląda. O, sobie tutaj stanę w tym garażu. Zaraz wyjdziemy. Emil, kończysz już? A, skończył już. Ukrzyczy, że skończył. Super. Będziemy się zwijać. O, idzie Pracuś. Tylko rękę powróciłem, lekko. 1 maja. Pracuś, kurczę, nie? Gdzie jest święto pracy. No to dlatego pracuję. Każdy powinien mieć wolne, nie? No, ale tak to jest. A sąsiad wierci u nas i co? A 3 ja mam urodziny. Tak zrobiłem, że ładnie zabezpieczyłem. O, Emil zabezpieczył, tak? Przed deszczem. I tak sobie, więc niby jest powietrze. Super. Tak, 3 maja się urodziłam w Dzień Konstytucji. Święto Konstytucji, tak? 3 maja. Planów na urodziny żadnych nie mam, ponieważ wiecie, ja już mam swoje lata. Także tutaj, co tutaj dużo mówić. Posiedzimy, jakąś kawkę. Ciastko się zje. Oczywiście ja wiem, muszę tutaj uważać z tymi ciastkami, bo kurczę, na ostatnim filmiku aż sama mówię, je. A ty nie liczysz na męża z urodzinami? Słuchajcie, ten mój brzuszek to aż wstyd, dobra. Muszę się naprawdę ogarnąć. Nie mogę kupować żadnych słodkości, bo jak są w domu, to wiecie co, tylko że jest problem, bo ten chce jeść słodkie i on wtedy kupuje, a potem powie, że ono 19 już nie je, tam wiecie, ćwiczy. No i on sobie pozwala na to, a mi język do ucieknie, jak tam będą słodkości, nie będę mogła ich zjeść. Okej. Okay. Skończone. To śmigam. Na razie, bawcie się, trzymajcie się. Pozdrawiam, buziaki. Mua. Oj, nie mogę wyłączyć. My już wróciliśmy, znajomy. Teraz z pieskiem wróciliśmy, byliśmy jeszcze zerknąć do domku.
taki sweterek sobie zrobiliśmy i idziemy do domu, ale to światło oślepia Emil. Zmniejszę. Stroboskop, o, zatańczysz? Tak, jeszcze gorzej te po oczach. Nie rób, bo po oczach. Musi być tak, bo inaczej nie widać. A my idziemy spać. Bye bye.